Dziś w Miasto Żyje zaglądamy na budowę akwaparku. Tym razem pokazujemy wnętrze powstającego budynku. Aktualnie trwa tam montaż niecek basenowych ze stali kwasoodpornej. W pierwszej kolejności powstaje basen rekreacyjny i basen do nauki pływania. Razem z brodzikiem dla dzieci i basenem sportowym tworzą one strefę, w której łączna powierzchnia lustra wody wyniesie 1200 m2. W podbaseniu montowane są zbiorniki przelewowe i filtry. Jednocześnie murarze stawiają ściany działowe w budynku. Trwa również montaż ślusarki aluminiowej zewnętrznej. Aquapark powstaje przy ulicy Miodowej w miejscu po dawnej siedzibie Szkoły Podstawowej nr 17. Inwestycja ma być gotowa w pierwszym kwartale przyszłego roku. Dobra wiadomość dla najmłodszych mieszkańców Płocka. W naszym mieście powstał nowy plac zabaw. Kolorowe, nowoczesne urządzenia stanęły pod adresem Gawaryckiego 3. Do dyspozycji dzieci są tam m.in. zjeżdżalnie, ścianki i drabinki do wspinania, a także huśtawki, bujaki w kształcie zwierząt i karuzela. Tuż za ogrodzeniem, z myślą o dorosłych mieszkańcach osiedla, stanęły urządzenia do ćwiczeń, czyli siłownia pod chmurką. Z placu i siłowni można już korzystać, ale w pełnej krasie to miejsce zaprezentuje się wiosną, kiedy wykonawca dokona ostatnich szlifów, a także gdy zazielenią się posadzone drzewa i krzewy, a nawierzchnię z mat przerostowych pokryje trawa. Pomysł na realizację tej inwestycji mieszkańcy zgłosili do budżetu obywatelskiego Płocka.